Dzień dobry, dzień dobry. Chyba jest ok, znalazłam już podgląd. Nic jeszcze nie piszecie, więc poczekam, czy ktoś coś tutaj się odezwie, że mnie widać i słychać. Mam nadzieję, że tak. Troszkę się lampa odbija w tej naszej folijce, ale przesunę troszeczkę w bok, może będzie lepiej. O, jest karteczka Gosi, karteczki Gosi, witam. Beatka jest, witam. I Henryczka, dobrze. Chyba mnie widzicie w takim razie. O, Kasia pisze, że widać i słychać. Dziękuję za informację. Gosia też, dziękuję. Cześć Elżbietka. Cześć Basieńko. Jeszcze troszkę chyba muszę na bok, bo jeszcze gdzieś to światło się tu odbija. Hej, hej, Oluś. No, teraz chyba lepiej widzę, jak przesunęłam. Tak nie razi po oczach. Hejka, Joasiu. Hello, Richard. Poczekamy jeszcze chwilkę, aż się pozbieracie. Ja sobie już w międzyczasie przygotuję tutaj wszystkie rzeczy, które będę używała, które będą potrzebne. Jeszcze taśma na pewno też się przyda, to sobie od razu naszykuję. Patrzę, co piszecie. O, Beatka pisze, że jest przygotowana do zajęć. To mi bardzo miło, rozumiem, że będziesz, Beatko, dzisiaj robiła ze mną to pudełeczko. Cześć, Agatuś. Dobrze, wy się tutaj zbieracie, ja może już zacznę opowiadać, chociaż kto był na tym krótkim live'ie takim prezentacyjnym, cześć Kasiu, do tej pracy, to wie, witaj Lucynka, to wie, co będziemy dzisiaj robili i z jakich materiałów. Jeśli ktoś ten live ominął, no to ja tak pokrótce tutaj przypomnę. Cześć Aguś. O, super, Patuś, to się bardzo cieszę, że będziesz robiła. Ja zrobiłam takie pudełeczko na zdjęcia w zamyśle i zrobiłam je na bazie gotowej, takie jak kupujemy pudełeczka do kartek. Ponieważ te pudełeczka są ogólnie dostępne, myślę, że większość z Was ma takie pudełeczka, używacie, więc stwierdziłam, że mogę dzisiaj Wam pokazać też inny sposób na wykorzystanie takiego pudełeczka, że nie są one tylko i wyłącznie do kartek, ale można też fajnie sobie je wykorzystać do innych rzeczy, na przykład do zdjęć wakacyjnych, ładnie to ozdobić i sobie po prostu w szafce przechować. Oczywiście w takiej formie możemy też wręczyć komuś upominek z wakacji, na przykład w takim pudełeczku ozdobionym wakacyjnie. Myślę, że jest to jakiś tam patent na wykorzystanie. Pudełeczko akurat mam takie, już Wam mówię jaki rozmiar. 14,5 na 14,5 kwadratowe, ale takie to grubsze. Ono tutaj ma 4 cm, czyli tych zdjęć, czy jakbyśmy jakiś upominek większy kupili, spokojnie wmieścimy. To grubsze. I ja sobie wybrałam tą opcję z okienkiem, ponieważ chciałam zrobić tutaj tego shakera. Zauważcie, że tutaj mamy tego shakera i on, myślę, dodaje też takiego uroku. Myślę, że to jest też fajny patent na ozdabianie takich pudełeczek, jeśli nawet byście je robili do kartek, a chcielibyście coś fajnego zrobić, żeby pudełko było jeszcze dekoracją, to taki shaker też fajnie się sprawdzi. Witaj Bartek. Cieszę się też, że jesteś. Cześć Aguś, koordynatorka. O, to muszę tutaj uważać. Szefowa czujnie patrzy. Dobrze, to słuchajcie, powoli sobie zaczniemy. Ja sobie tutaj wykorzystałam kolekcję papierów, tą nową, od Lexi Design, Maritime Day. Jest ona naprawdę taka bardzo fajna, wakacyjna i myślę, że do wielu prac ją wykorzystacie. I ja tak naprawdę wykorzystałam arkusz numer 1 i arkusz numer 4. Jeden to jest tutaj te liny, wycięłam, a z arkusza numer 4 praktycznie tutaj większość będę oklejała.
Oprócz tego mam wycięte elementy z okładki, tak jak Wam wtedy pokazywałam, co będzie potrzebne, takich tutaj troszkę kwiatuszków, muszelek, tą latarnię. Mam też muszelki przygotowane, takie swoje, z nadmorza przywiezione, bo też gdzieniegdzie tutaj się przewijają. Do tego będzie potrzebna juta, bo też fajnie ta juta tutaj podkreśla ten klimat morski. Będzie też przydatny kawałek gazy, bo to też jak najbardziej w te klimaty się wpasowuje. I te kamyczki. Ja mam te z PenArta 3D i one są te średnie, bo są takie całkiem drobniutkie, to jest prawie jak piasek. To są te średnie i później są jeszcze te grubsze. Ja ogólnie uważam, że tutaj do tej pracy i do shakera to te średnie są idealne. Ewentualnie te całkiem drobne, wtedy taki piasek by Wam się przesypywał w środku. A te grube myślę, że już niestety by się nie do końca sprawdziły. Patrzę jeszcze, co piszecie. Cześć Basieńko, cześć Kasiu, o cześć Kasieńko, kolejna i kolejna Kasieńka, Renatka, witajcie. Witajcie, witajcie. Tu jeszcze też mam sznurek, też taki jakiś zwykły, wiecie, sznurek, który w każdym jakimś takim sklepie skrapowym, czy nawet w jakichś drogeriach kupicie, też pod te klimaty. No i to jest tak naprawdę wszystko, co tutaj będziemy używali. Cześć Doris. Ja oczywiście, o, męż już mój dołączył, cześć. Ja oczywiście mam prośbę, jeśli możecie, to udostępnijcie tego live'a, żebyśmy dotarli do jak największej ilości osób, bo to też będzie miło. Cześć Fela. Tą pracę sobie tutaj położę z boku, a zaczniemy od składania sobie tego naszego pudełeczka. Przy okazji pokażę Wam, jak ja takie pudełeczka składam, bo być może też się nieraz zastanawiacie, jak to najlepiej zrobić. Ja ogólnie wykorzystuję do tego taśmę dwustronną, tą czerwoną. Oczywiście może być to wszelkiego rodzaju inna taśma, jaką tam używacie. O, Lucynka, super, dziękuję. I ja sobie przyklejam tutaj ze wszystkich stron na te brzegi. Wiem, że część osób też składa te pudełeczka i klei to na przykład klejem, albo w ogóle nie skleja, tylko po prostu składa i to się trzyma. Ja jednak dla pewności lubię tą taśmę przykleić. Wiem, że wtedy wszystko takie jest na 100%, nic się kompletnie wtedy nie rozkłada, więc używam po prostu tej taśmy. O, i teraz sobie tutaj dociskam tą taśmę. Gdzieś co, może ja te papiery tutaj wezmę, bo one troszkę przeszkadzają. O. No i w tym momencie, jak już mam tą taśmę przyklejoną, teraz sobie zaginam. Macie dwie strony, jak zauważycie, te pudełeczka. Tutaj jest strona prawa. Te bigowania są tak jakby do środka, a tu jest strona lewa. Te bigowania są takie wypukłe. To jest strona lewa. I na lewej stronie zaginam do środka, a na tym bigu przerywanym na zewnątrz. Na takiej zasadzie. Do środka, przerywany bik na zewnątrz. I tak robię z każdej strony. Czekajcie, bo chyba za szybko tutaj ruszam rękami i za dużo białego i ostrość zgubiło, bo to też w momencie, kiedy, wiecie, jest za dużo białego i za szybko, to kamerka nie nadąża. Dobrze, teraz by mi się jeszcze przydało. I teraz biorę z tej strony, gdzie mam te cypelki takie i te cypelki pójdą w tą stronę, więc odklejam sobie pierwszą tą właśnie taśmę i tutaj te cypelki do środka, równiutko układam tak, żeby było prosto i dociskam. Zobaczcie, już mi się to fajnie trzyma. Teraz robię podobnie, tylko z drugiej strony. Naprzeciwko. Cześć artystka. Cześć Eluś. Artystka z pasją. Dobrze, teraz sobie tutaj no i tu już całkowicie bez żadnego problemu dociskamy z jednej strony i z drugiej.
Cześć Małgosiu. Cześć Eluś. O, i już mamy, zobaczcie, jakie fajne, pojemne pudełeczko. Także to jest spód tego pudełka. Teraz zajmiemy się podobnie z tym pudełeczkiem wierzchnim. I też oklejam tutaj, tak jak tamto, z każdej strony. Listę materiałów znajdziecie w dyskusji wydarzenia. Dokładnie. Wszystkie potrzebne materiały są w dyskusji wydarzenia. Tak naprawdę jakoś bardzo dużo tych materiałów tam nie napisałam, ponieważ no, nie wymaga to tutaj. Wszystko pewnie znajdziecie w domu. Papiery jedynie właśnie te Maritime Day z lekcji design. Bardzo fajne. Tutaj dodatkowo muszę przykleić tą folijkę, więc przyklejam sobie tą taśmę również tutaj dookoła po brzegach. O. Też ją dookoła przyklejam. Niektórzy nie przyklejają tej szybki, tylko po prostu ją wkładają i doklejają, jakby przytrzymują tymi bokami. Ja jednak wolę ją przykleić. Uważam, że to wszystko jest takie bardziej stabilne, a tym bardziej, jeśli robimy to jako takie pudełeczko na upominek bądź na zdjęcia, no to fajnie by było, żeby to jednak się wszystko tutaj sztywno trzymało, żeby nic nam nie wyleciało. I znowu, taśmę zawsze sobie dociśnijcie, ona wtedy lepiej trzyma te takie jakby powietrze, które w środku jest, z niej wychodzi. No i znowu sobie zaginamy na tej samej zasadzie. Właśnie tutaj pisała Basienka, chyba Basienka pisała, że robi ze mną, więc Basiu, chyba dobrze pamiętam, że Basia, daj znać, cześć Ania, czy nadążasz, jeśli nie, to krzycz, będę troszeczkę wolniej robiła, na razie myślę, że samo składanie pudełka, to tam nie jest jakaś duża filozofia. I teraz zobaczcie, jutro obejrzę resztę, burza za oknem u Barbary. No u nas tak właśnie też zapowiadali, ale nie wiem, czy coś przyjdzie. Cały weekend miało padać, miały być burze i nic nie było. Fakt, że nie chciałabym, żeby jakaś ostra burza przyszła, ale trochę deszczyku by się przydało, wam powiem, bo jest taka susza. I teraz zobaczcie, dokładnie sobie tutaj przyklejam. Dociskam znowu z tej strony, żeby też ładnie to chwyciło. I teraz będziemy robili tego shakera. W tym momencie, zanim... Nie, źle mówię. Teraz sobie skleimy i zaraz będziemy robili tego shakera. Najpierw sobie skleimy to pudełeczko, czyli te boki musimy dokleić, czyli znów tak robię, że te o. Zaczynam od tej strony, te sobie tutaj chwytam, dociskam równiutko i teraz z drugiej strony tak samo. O, Daria pozdrawia z Łazów. Super, czyli wypoczywasz, rozumiem. Jaka pogoda tam u was dzisiaj była? Słoneczko, upał, tak jak tutaj. U nas dzisiaj ponad 30 stopni, słuchajcie, w Ostrowie. Nie do wytrzymania. Ja już ostatnio te upały po prostu jakoś tak nie mogę ich strawić. Męczę się podczas tych upałów. O, i teraz zobaczcie. Mamy normalnie złożone pudełeczko, tak jak standardowo robimy. No i teraz, żeby zrobić tego shakera, musimy sobie wkleić kolejną tą naszą szybkę. Więc ja wykorzystałam sobie po prostu drugą szybkę od pudełeczka. Można oczywiście dociąć sobie z takich, jak kupujecie, pewnie też takie te szybki pod wymiar. I musicie mieć po prostu podwójnie. Bo chcę, żeby ta szybka była przezroczysta. Jeśli nie macie dwóch szybek, a chcecie zrobić shakera, możecie równie dobrze dać tutaj jakiś ładny, ozdobny papier skrapowy, czyli wziąć sobie już coś z tych papierów, o, na przykład zobaczcie, z tymi fajnymi roślinkami i wtedy dać tym papierem skrapowym, przykleicie tutaj na wierzch i też będzie fajnie wam prześwitywało i te kamyczki będą tutaj. To też jest do zrobienia. Ja chciałam, żeby to było przezroczyste, więc wymyśliłam sobie, że dam drugą szybkę. Pogoda ok, sam raz. No to super, to Daria, wypoczywaj. No i teraz, żeby był shaker, musimy sobie dać taśmę 3D, żeby to troszeczkę podnieść i w środek te nasze kamyczki wsypać. Więc ja sobie tutaj przyklejam tą taśmę
w środku. Jaką odległość sobie zrobicie, to aż takiego znaczenia nie ma. Byle to było w miarę tutaj, tak żeby Wam ta szybka chwyciła. Ona jest prawie, że na szerokość tego pudełeczka, więc spokojnie. Ja to daję, tak zobaczcie, takiej pół centymetra odległości od tej ścianki bocznej. I tak musimy zrobić dookoła. Ważne jest, żeby tutaj tą taśmę, słuchajcie, dokleić tak jedną do drugiej, tu o, żeby się złączyła, żeby nie było nigdzie przestrzeni, żeby nam te kamyszki z tego później nigdzie bokiem nie przelatywały. Czyli chodzi o to, żeby tutaj szczelnie było to doklejone. I tu znowu robię to samo. Ja Wam powiem, że tą mam taką 3 mm, więc dość grubą. Ona już mi fajny dystans zrobi i wystarczy. Jeśli macie cieńszą, a chcecie grubszą warstwę, cześć Basieńko, to wtedy podwójnie po prostu naklejcie sobie tą taśmę. Jedną na drugą i wtedy też macie grubszą. O. I tu dokładnie teraz też, żeby mi do tego ładnie się złączyła. Zobaczcie, o. I mamy tą taśmę wklejoną. Teraz jak mamy tą taśmę wklejoną, ja sobie od razu te osłonki oddzieram, zanim jeszcze wsypałam kamyczki. I teraz jest moment, żeby wsypać te kamyczki. Wsypujemy sobie taką ilość, jaką tam uważacie za odpowiednią. Patrzę tylko, czy nie mam posklejanych, bo nieraz ja te kamyczki, wiecie, używam. Sypuję. Tu muszę wziąć, bo mi się przykleił. I one nieraz takie są posklejane, a raczej bym chciała, żeby były takie ładne, luźne. No tak plus minus, żeby wiecie, jak będziemy przesypywać, żeby troszeczkę było widać, że one tam jednak są. Nie jakoś bardzo dużo, ale o, myślę, że tyle wystarczy. Oczywiście, jeśli nie macie kamyczków, a chcecie też zrobić takiego shakera, cześć Zofia, to możecie wykorzystać też jakieś mikrokulki w takim na przykład właśnie albo przezroczyste, które będą imitowały taką jakby przelewającą się wodę, mogłyby też być spokojnie niebieskie, też by fajny efekt dały, też byłaby taka jakby woda, to już dowolnie, jak tam uważacie. No i teraz najważniejszy moment, musimy po prostu wkleić równo tą drugą folijkę, więc przykładam sobie tutaj i wklejam do środka. Teraz ważne, żeby tutaj wszystko na tej taśmie porządnie podociskać, żeby nigdzie te kamyszki nam tutaj nie wylatywały. No i shaker gotowy. Oczywiście tu w środku nie zostawię tego tak jak teraz, bo jak ktoś otworzy, no to nie chciałabym, żeby tą taśmę było widać. Za momencik sobie to zamaskujemy, żeby to od środka też ładnie wyglądało. Ale ogólnie chcę już Wam pokazać, że shaker jako tako już, zobaczcie, fajnie nam działa. Dobrze. No to teraz bierzemy się już za oklejanie tego i ja już Wam pokazuję, ja w środku sobie tutaj zamaskowałam papierem, zobaczcie, tu mi się te kosteczki dwie od taśmy gdzieś tam, ale to nic, zobaczcie, zamaskowałam sobie takim papierem, więc tak samo sobie zrobimy i ja Wam powiem, że ja ten papier już tutaj mam z krawki, z tego, który używałam do tej inspiracji. Więc wykorzystam, nie będę nowego, sobie trymer sięgnę, bo szkoda nowego. I teraz jak to robimy? Mierzymy sobie pudełko, wiemy, że mamy tutaj na szerokość, jeszcze wezmę linijkę, 14,5 na 14,5, więc ja sobie taki kawałek docinam. 14,5 na 14,5. Najpierw sobie zetnę tutaj tą. To jest tego arkusza numer 4. To będziemy wykorzystywać na wierzch, tutaj tą gładką część, a tu część odcięta została mi z dołu, więc ja już po prostu ten arkusz mam pocięty, nie będę nowego napoczynać, ale jest to arkusz numer 4. Dobrze. Czyli muszę go sobie dociąć na 14,5. Więc od razu sobie tutaj docinam.
Patrzę, czy coś tam piszecie. Dajcie znać, kto jeszcze robi, bo jedna osoba na pewno i czy nie muszę tutaj troszeczkę zwolnić. Dajesz radę, daj znać. I teraz sobie zerknę, czy to 14,5 na 14,5 mi wejdzie. Tak, idealnie, zobaczcie, wchodzi do środka. I to jest to, o czym mówiłam, jakbyście nie mieli tego, wiecie, tej przezroczystej, to możecie dać też ten papier i zobaczcie, tak wtedy by to wyglądało, nie byłoby też źle. Ale mi się osobiście bardziej podoba przezroczyste, więc zostawiam. I ja chcę, żeby mi tylko zasłoniło tutaj, wiecie, tą ramkę. Więc muszę sobie zrobić na szerokość, tak jak ta ramka jest, ewentualnie ciut węższe. Ja tą ramkę mam na 3 cm, więc ja sobie zrobię tak, żeby mi czasem nie wystawało od spodu, na 2,5. To spokojnie tutaj leciutko może być widać, czyli zrobimy na 2,5 ramkę. I jak to najlepiej? Beatka daje radę, dobrze. Jak najlepiej to zrobić? Oczywiście, jeżeli nie macie trymera, odmierzacie sobie 2,5, z każdej strony rysujecie kwadrat w środku i docinacie nożykiem. Ja osobiście, wiecie, że tak niekoniecznie lubię używać nożyka, więc wykorzystam sobie trymer. Ten sposób kiedyś pokazywała na jednym szkoleniu, na którym byłam, Olga Bielska, i bardzo mi się spodobał. Przykładamy sobie po prostu na 2,5 cm, czyli na taką szerokość, jaką chcemy, żeby ta ramka miała. Czyli na 2,5 tu od tej strony, bo będę cięła tutaj. I teraz tak samo muszę sobie 2,5 od góry odmierzyć, więc tutaj macie linijkę na trymerze i też sobie musicie ustawić równiutko, jak tutaj na tym nożyku jest ta kreseczka, na 2,5 cm. I teraz dopiero wbijacie. I tak samo muszę zrobić od dołu. Tu mam 14,5, czyli na 12 muszę zrobić, czyli dojeżdżam tą linią do 12. I zostawiam. I okręcam. I tak robię z każdej strony. Znowu 2,5. Tutaj znowu 2,5. I do 12 tu na dole. I kolejne 2,5. I zobaczcie, jakim prostym sposobem równiutko sobie tą rameczkę wytniemy. I nie trzeba już wtedy nożyka, wszystko ładnie docinacie. I znów ostatnia już 2,5. O. I zobaczcie, mamy pięknie dociętą ramkę. Teraz jak mamy już tą rameczkę wyciętą, ja sobie lubię zawsze przejechać jeszcze kością do bigowania, ponieważ przy trymerze on takie zostawia leciutkie, wiecie, jakby wydrążenie do przodu. No i teraz sobie przykładam, czy wszystko jest ok. Zobaczcie, idealnie, ona nigdzie mi tu nie będzie prześwitywać, a zasłoni mi całą tą moją konstrukcję wewnętrzną, której nie chcę, żeby było widać. No i teraz ja sobie, ponieważ to przyklejam do tej folijki przezroczystej, można to zrobić na klej polimerowy, jeżeli macie, bo polimerowy chwyci do folijki, ale ja ogólnie lubię używać do tego typu sklejeń taśmy dwustronnej. Jestem pewna, że to wszystko wtedy będzie trzymało, że nigdzie nic się nie oderwie, więc oklejam sobie ponownie taśmą. Mój trymer tak z 1 mm więcej docina i mnie to doprowadza do szału. Zawsze mam ponacinane za daleko. Zresztą nieraz troszeczkę rzeczywiście w tych narożnikach się przejedzie za daleko, odrobinkę, ale szczerze mówiąc, mi to jakoś tam mega nie przeszkadza, nawet jeśli by ten milimetr leciutko gdzieś przejechało. Słuchajcie, nie będziemy tutaj tego pod lupą oglądać, mi się wydaje. No i teraz sobie odrywam te zabezpieczenia. Cześć, Kasiu. Dobra, no i teraz sobie to przyklejamy. Najlepiej sobie to po prostu tutaj z jednej strony równiutko dołożyć i teraz puścić luźno, to wszystko chwyci. O, zobaczcie. I mamy już pięknie środek wykończony i nasz shaker jest gotowy.
teraz już sobie nałożę to na ten kartonik. Będzie to, wiecie, tak wszystko sztywniej się trzymało do ozdobień. I teraz robimy sobie już wierzch. Wierzch robimy na tej samej zasadzie, co robiliśmy w środku, czyli znów 14,5, tu akurat mam już tą szerokość 14,5, bo to jest to z poprzedniego, co docinałam, 14,5 i muszę sobie to dociąć, może w tą stronę, też na 14,5 tutaj na szerokość. Cześć Kasiu! Kasia Kamińska jest zboczona, mi przeszkadza. Nie jesteś zboczona, tylko jesteś taka perfekcyjna. Cześć Eluś, cześć Jola. Nie, wiesz co, Eluś, tak naprawdę ominęło Cię na tą chwilę zrobienie tego shakera w środku. Spokojnie, filmik będzie zapisany, jak będziesz miała ochotę, to sobie to nadrobisz. I robimy na tej samej zasadzie, czyli znów 2,5, tutaj sobie przykładam i znów 2,5. I do 12 jadę. I tak z każdej strony. Jak to dokładnie tutaj, wiecie, przyłożycie, to tych przecięć nie będzie, tylko to trzeba tak naprawdę dokładnie sobie tutaj przykładać. No to nawet mam niedocięte w jednym miejscu. Jak gdzieś leciutko nie dotknie, to wtedy sobie tutaj nożyczkami po prostu, nie wyrywam tego na siłę, żeby nie było poszczępione. Docinam sobie nożyczkami. Dobra, i teraz znowu sobie to. O. No i tu będę przyklejała, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Bo tu mi troszeczkę ten mój trymer szczępi. O, dobra, i to już sobie wklejamy na klej. Ja mam dzisiaj wolno od pracowni. Moja psina boi się burzy, więc siedzimy przy ryczącym telewizorze, żeby zagłuszyć grzmoty. A to znowu burza. No to widzę, że u Was tam burze. U nas widzicie na razie cisza. Z jednej strony dobrze, bo może by tutaj, wiecie, przerwało live'a. Ale z drugiej strony liczyłam na to, że troszeczkę popada, bo u nas naprawdę cały weekend zapowiadali burze i deszcze i w ogóle nie popadało. Tu sobie normalnie daję na klej. Zwracam jedynie uwagę na to, że chcę, żeby mi te dechy szły poziomo. Czyli po prostu robię w tą stronę. Zerknę tylko jeszcze, ale środek dobrze ułożyłam. Tak, żeby te roślinki szły od dołu, żeby to wszystko ładnie się tutaj komponowało. O! I zobaczcie, pięknie ramkę mamy oklejoną. Dociskam sobie tylko to. Całą sobotę u Jolki lało. No to super. Wiecie, z jednej strony w weekendy lepiej, żeby nie padało. Fajna pogoda, żeby gdzieś wykorzystać, ale z drugiej strony ten deszcz jest potrzebny. Ja Wam powiem, że już tak jest sucho, że czekam na ten deszcz. No i teraz to, kolejny etap, to ja sobie po prostu wycięłam te liny z tego papieru z arkusza numer 1, dokładnie na szerokość tej liny, zobaczcie, tak jak tutaj mam i pójdzie jedna do góry, druga na dole i docinam to tylko jeszcze na długość, na 14,5, to mi zostało, bo już docinałam w poprzedni jak robiłam, więc już zostawię, żeby to wykorzystać, akurat jedna taka lina na długość, jak wytniecie z papieru, to na dwa Wam wystarczy. Więc spokojnie taką jedną wycinacie i na pół i macie już do oklejenia. Ogólnie nie jest to jakiś skomplikowany projekt, ale też o to mi chodziło, żeby na live tutaj zrobić w miarę szybko, sprawnie, a żeby też coś innego było, nie tylko zawsze kartki. No i teraz sobie to zrobimy na dystansik. Jeżeli macie taką cienką taśmę, nie za wysoką, bo ja tutaj daję taką 2-milimetrową, bo nie chcę, żeby to jakoś mocno odstawało, ale troszeczkę dystansik chcę dać. Więc sobie naklejam.
Okej. No i teraz, cześć longinka, i teraz sobie jedną przyklejam do góry, trochę nam się będzie teraz ta lampa odbijała, ale mam nadzieję, że to nie problem dla Was. Tak na środku, staram się tutaj mniej więcej na środeczku przykleić równo, już sobie wezmę tak do siebie, żeby, o, i tak samo na dole, daję tylko po bokach, w sensie góra-dół, tu już nie robię z tego ramki, tylko te liny tak jakby były przewiązane w poziomie tylko. Jadziu, dzisiaj tworzymy takie pudełeczko. Ja to nazwałam, że będzie to pudełeczko na zdjęcia z wakacji, takie ozdobne. Może to być też pudełeczko na upominek, na przykład wakacyjny. Jeśli kupujecie upominki dla najbliższych, możecie w takim pudełeczku wręczyć. Myślę, że też fajne. Robię to na gotowej bazie z takiego pudełeczka do kartek, jak kupujemy, tylko tego grubszego, tutaj 3-centymetrowego. No i zobaczcie, teraz tak naprawdę pozostaje nam ułożenie całej kompozycji. Klej na gorąco mam już rozgrzany, bo kompozycję ogólnie będę tworzyła, kleiła klejem na gorąco. Cześć Halinka! Z pracy Halinka dopiero. Cześć Natalii! Dobra, no i pierwsze, co tutaj będziemy robili, to ta latarnia. I latarnię chcę dać na dystansik, taki nawet dam 3 mm, ponieważ chcę, żeby ta latarnia mi troszeczkę odstawała od tego. I tak ją przykleję tymi kosteczkami, nawet ta tutaj za daleko, żeby po prostu one się tutaj na to przykleiły nie na szybkę, z tego względu, że jak ktoś odwróci tam sobie z tyłu, żeby nie było widać tych kosteczek. Wiecie, o co chodzi. Więc pierwsze po prostu kleję. Cześć Celinka. Kleję sobie tą latarnię i ja ją sobie tak daję, żeby ona tutaj troszeczkę była, o, wyżej. Patrzę jeszcze, czy kosteczki. Dobrze jest. Może ta jedna nawet troszeczkę za daleko, tą wywalimy stąd, bo troszeczkę za daleko ją dałam i damy ją tu, o, żeby na tą szybkę nam żadna kosteczka nie wchodziła, że jak będziemy tutaj otwierali, no troszeczkę będzie tą lewą stronę, wiadomo, widać tych grafik, ale kostek nie będzie już widać, tych technicznych takich sposobów klejenia, bo po co. O, zobaczcie, to mamy przyklejone. Teraz bym chciała tutaj na dole dać tą jutę, tak jak miałam w tamtej karteczce, żeby ta juta ładnie się tutaj układała, więc docinam ją sobie tak, o, na szerokość tego naszego pudełeczka. Myślę, że juta to jest w ogóle fajny patent i w kartkach męskich, i w kartkach takich marynistycznych właśnie, więc warto taką jutę gdzieś tam zawsze sobie, słuchajcie, zakupić i mieć. I ja tą jutę tak tnę sobie, zobaczcie, tak nierówno. Na takiej zasadzie, że ona taka ma być poszczępiona, nierówna. Wyciągam troszeczkę tych niteczek, żeby tutaj fajnie się, o, układało i ona tutaj będzie przyklejona. Tu nawet troszeczkę jest za długa. Nie chcę, żeby aż taka długa była. Już nabałaganiłam. O. I zobaczcie, tutaj pójdzie ta juta i ona będzie taką pierwszą warstwą, która już nam będzie tworzyła jakąś fajną kompozycję. Może ona imitować piasek, może imitować po prostu jakąś tam sieć. Też myślę, że nawet faktycznie bardziej chyba piasek, bo na tym będziemy tworzyli kompozycję, więc fajnie to będzie wyglądało. I ja leciutko, zobaczcie, dałam tylko kleju na środeczku, tam na tej rameczce i sobie tą jutę przykleiłam. Nawet Wam powiem, że jeszcze tu troszeczkę wytnę tej juty, bo chciałabym, żeby mi tutaj odrobinkę było widać, nie chcę, żeby zasłaniała całą tą moją linę, która tutaj na dole była. Ona też, ta lina, ma gdzieniegdzie
przewijać nam się. Mamy ją tu, więc tu też chcę, żeby była widoczna. Więc sobie jeszcze ją troszeczkę docięłam. Cześć, Marta. O, i zobaczcie, fajnie już to wygląda. No i teraz tworzymy sobie kompozycję z tych elementów, które powycinałam. Później jeszcze będziemy dawać gazę, ale pierwsze sobie zaczniemy już tutaj układać. I ja tutaj tak troszeczkę wyciągnęłam to całe tymi naszymi kwiatuszkami, które mamy wycięte z okładki. W sumie tych elementów jakoś bardzo dużo tutaj nie ma powycinanych, ale spokojnie wystarczą. Ja już sobie powyciągam te wszystkie papierowe. Uszelki zostawimy tylko tutaj. O, dobrze. I te papierowe będziemy sobie tutaj teraz ładnie komponowali. Ja chcę, żeby tu troszeczkę się utworzyły warstwy, więc daję sobie te kwiatuchy na kosteczki 3D, też takie 2 mm. One zawsze troszeczkę nam podniosą, będzie to ładniej wyglądało. Nie będą te kwiatuchy takie spłaszczone. No i od te folieczki sobie ściągamy. Ja daję to oczywiście na kosteczkę klej na gorąco, ponieważ kleję to tutaj już na tą jutę, to nie może to być tylko z tego kleju z kosteczki, bo to mogłoby się wszystko oderwać. I tak sobie tą kompozycję, o zobaczcie, wyciągam tak jak chcę, żeby ona mi się tutaj układała. Troszeczkę możecie sobie też powyginać. O. I już mamy. Teraz jedziemy dalej. Co jeszcze? Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj by można dać od góry. Ja sobie tam dałam właśnie tą muszelkę papierową, tak tutaj jakby tą kompozycję gdzieś ma wyciągać. I tą muszelkę dam sobie tylko na klej i pod te kwiatuchy na tą moją jutę. O, zobaczcie, tutaj gdzieś ma wystawać spod tych kwiatów. Tutaj sobie dam tą muszelkę niebieską. Też jeszcze mam taką fajną czerwoną i też się zastanawiam, czy gdzieś tutaj tej czerwonej nie dać. Bo ona też by ładnie tutaj nam zrobiła efekt. Może tu sobie dam tą czerwoną nawet. Tam chyba nie dawałam tej czerwonej, ale nie wiem czemu. Ona mi się tutaj podoba. Cześć, Edytka. Aha, teraz jeszcze zanim przykleję te muszelki, tą wierzchnią warstwę, wezmę sobie kawałek gazy. Gaza do takich prac marynistycznych, morskich, myślę, że super się komponuje. Ona tak troszeczkę imituje, wiecie, sieć rybacką, coś pod ten deseń, więc docinam sobie kawałek. Nie za szeroki, taki wąski. I gazę zawsze, zanim przykleicie, słuchajcie, wymiętolcie sobie tak w rękach. Ona nie ma być taka, zobaczcie, położona, jakby było ten docięty i tak na gładko położona, bo to nie wygląda ładnie. Ona musi być umiętolona, wtedy taki fajny efekt robi. I też ją przyklejam, tu sobie daję po prostu troszkę kleju. I tą gazę tak, o, nierównomiernie gdzieś tutaj sobie wklejam, żeby ona mi spod tej kompozycji wystawała. Dobra, teraz przyklejam tą czerwoną muszelkę, też sobie to daję na klej i tą muszelkę dam sobie tutaj pomiędzy tymi kwiatuszkami. Ok, nitki już mi się wszędzie ciągną, nienawidzę tych nitek. No i teraz dajemy kolejne warstwy. Tu mam jeszcze tą niebieską muszelkę, też myślę, że ją gdzieś wkleimy. Wszystkie tutaj, mimo że daję kosteczki, na kosteczki daję sobie klej. Tu sobie obok dam. O. Będzie jedna i druga. Teraz sobie jeszcze damy kwiatuchy, bo mamy tutaj kolejne warstwy, zobaczcie, kwiatuszków, więc fajnie możemy też tą kompozycję tymi kwiatuszkami, myślę, że ten pójdzie tutaj, tylko muszę go dać na kosteczki.
I powiem Wam, że nawet by mi się tutaj przydały te grubsze 3 mm, żeby tutaj ładnie go podnieść. Zerknę, czy mi wystarczą te 3 mm. Tak, będzie równo z tym, a tam ładnie się chwyć. Mówię Wam, że takie morskie prace bardzo fajnie się robi. Szczególnie jak właśnie papier jest taki typowo pod ten klimat i dużo jest elementów do wycięcia, to naprawdę sama przyjemność tworzenia takiej pracy. Ja przynajmniej bardzo lubię. Teraz mam jeszcze dwa takie mniejsze kwiatuszki i tak myślę, czy tutaj sobie je dam, bo też będą fajnie wyglądały. Też sobie je dam na kosteczki, ponieważ ma to być warstwa, ma być widać, że tutaj jest tych warstw więcej. Dam sobie tutaj ładnie. O, tutaj. A ten malutki dam już bez kosteczki, dam tylko na klej. Pamiętajcie, że klej na gorąco, on też delikatnie warstwę daje. Jak tak mocno nie dociśniecie, to delikatna warstwa się robi, więc też fajnie to wygląda. Zobaczcie. Tutaj jeszcze mam taką gałązeczkę. Myślę, że ją tutaj o podkleję, żeby wyciągnąć jeszcze. Daję tylko leciutko na czubeczek. I tu sobie pod te kwiatuchy, o, żeby ona gdzieś mi tutaj wychodziła. Dobrze, tu mam jeszcze jakąś muszelkę, myślę, że tu ją od spodu wcisnę, bo tu troszeczkę mam za mało, dam więcej kleju i zrobię tylko ten dystans klejem. O, zobaczcie, tam spod spodu będzie sobie wystawała. Już się fajnie robi. Tu mam jeszcze takiego jednego kwiatucha i tak myślę, czy go tutaj gdzieś jeszcze nie wcisnę. Tu by mi ładnie pasował. Podam sobie go też na dystansik i na klej, tak jakby tutaj o wychodził spod tej kompozycji. O. I tu przyjdzie ta rozgwiazda w takim centralnym punkcie. Ale jeszcze muszę poutykać gdzieś, ponieważ mam jeszcze te muszelki takie, wiecie, prawdziwe. Chciałam też gdzie niegdzie te muszeleczki dać, żeby one nam się tutaj, słuchajcie, przewijały. Tylko muszę teraz spojrzeć, gdzie one mi będą pasowały, bo mam takie troszeczkę duże te muszelki. I trochę bym nie chciała aż takich wielkich. Czekajcie, mam tu coś mniejszego. Wolałabym takie mniejsze. O, tu będzie fajnie ta wyglądała. Klej daję tak po prostu na czubeczek. Wciskam sobie tutaj pod tą kompozycję. Zobaczcie. Mamy z papieru i naszą i też już będzie to fajnie wyglądać. Tu miałam taką fajną podłużną. Ona mi się tak ładnie wpasowała, ale niestety aż takiej nie mam fajnej podłużnej. Tutaj patrzę, jakie mam. Zobaczymy po prostu, co nam tu pasuje. No tak ta średnio, taka troszkę za bardzo. Szkoda, że nie mam jeszcze jednej takiej podłużnej. Dobra, tu bym chciała dać tą rozgwiazdę, więc ja sobie ją od razu tutaj wkleję. Chcę, żeby ona była w takim punkcie centralnym. Daję sobie tutaj kosteczki. Nic nie piszecie. Nie wiem, czy nic nie macie do powiedzenia, czy się tak skupiliście na pracy. Dajcie znać. Oho, i tu sobie ją wkleję. Będzie fajnie nam ta rozgwiazda tutaj. Jeszcze powyginamy jej tak troszkę te girki. O. Tylko chwyć mi się tu, kochana. Okej. Okay. Mi się tutaj. Tu na pewno nam się dziura zrobiła. Musimy tutaj wkleić coś, tylko się zastanawiam, czy wkleimy tutaj. Chyba to damy. To mi się nawet tutaj podoba.
Ja te wszystkie muszle daję na klej, na gorącą, spokojnie daję radę. Tu jeszcze gdzieś by nam się mogła troszeczkę przewinąć gaza. Wiecie co, ja sobie tą gazę, a już nie odkleję, zobaczcie, chwyciło szybko. Tą gazę tutaj leciutko podkleję, żeby gdzieś nam jeszcze tutaj wychodziła. Gazę zawsze jeszcze w trakcie robienia pracy możecie sobie, wiecie, tutaj pod te elementy gdzieś powciskać, żeby tak ładnie się układało. O, zobaczcie, już coś się dzieje. Tak patrzę, czy jeszcze gdzieś jakąś muszelkę wciśniemy. Nitki muszę pobrać. Troszkę mam za duże już te muszelki i one mi tak za bardzo tutaj już nie pasują. Wolałabym, żeby były... Tu jeszcze jedną dam. Tu jeszcze jedną damy. O. To troszkę pod tą rozgwiazdę. Okej. Będzie się z tym komponowała. Trochę kleju muszę jeszcze dać, bo ona się słabo trzyma. No dobra, to byśmy mieli. Dajcie znać, jak nam praca. No, też tak mam, że po urlopie po prostu nie mogę się w rytm takiej normalnej pracy wdrożyć. Nawet, słuchajcie, tu w pracowni jakiegoś mam lenia, że jak mam usiąść do robienia kartek, nie wiem, czy też tak macie, latem ogólnie jakoś mam mniejszą werwę do robienia kartek, bo wolałabym więcej czasu spędzać na tarasie, na dworze, pojeździć gdzieś rowerkiem z synem i z mężem. A jak mam tu siedzieć, to mam takie jakieś poczucie, że kurczę, tracę jakiś taki cenny czas. Też tak macie? Dajcie znać. No dobra. Muszę sobie to tylko tu. Myślę, że muszelek wystarczy. I teraz ostatni etap to damy sobie ten sznureczek. Gdzieś tak go przewiążemy podobnie tam, jak miałam na tej wcześniejszej pracy. Ja sobie zawsze sznureczek robię tak na pół i tutaj po prostu na jednym końcu daję o, takie związanie. I gdzieś ten sznureczek tutaj po prostu na takiej zasadzie, o, myślę, że fajnie, tu sobie go podkleimy i leciutko gdzieś tylko tutaj chwycimy kropeczką kleju, żeby on się nam tutaj trzymał. On ma sobie tak tutaj luźno leżeć na tej naszej pracy. O, zobaczcie. Do morskich prac takie dodatki są fajne i one robią robotę. Dokładnie tak jest. Czyli podobnie macie. Ja dziś poszłam pierwszy dzień do pracy ponad miesiącu. Oj, to długi miałaś urlop. To współczuję teraz się zaklimatyzować. Też latem Jadzia tak ma. No, czyli nie jestem sama. Basia ma jeszcze jutro urlop i potem do pracy. A ja już zapomniałam, kiedy miałam urlop. I tak jeszcze się nie wdrożyłam. No... Straszne to jest, nie? Czekamy na te urlopy, potem szybko miną i od nowa. I znowu za rok dopiero. Dobra, słuchajcie, mamy to. I teraz już takie ostatnie doszlifowanie pracy, czyli kamyczki. Tutaj sobie też te kamyczki, zobaczcie, dałam. One są w tym shakerze. Robią fajną robotę, więc tu sobie też tak zrobimy. Klej na gorąco już mi nie będzie potrzebny. Odłożę, bo mam tendencję, że przyłożę gdzieś rękę i potem się oparzę, więc lepiej go odłożę na bok. Juta też już nie będzie potrzebna. Trochę sobie uporządkuję, żeby te kamyczki teraz ładnie. I teraz jak najlepiej te kamyczki. Ja sobie biorę taką podstaweczkę. Jeżeli nie macie podstaweczki, to weźcie sobie jakiś większy arkusz papieru, na który te kamyczki będziecie mogli sobie później zsypać. Na chwilę mnie nie było, tu czary mary, super pudełeczko. I teraz ja nie robię na takiej zasadzie, niektóre dziewczyny biorą po prostu, że sobie klej na pędzelek, maczają kamyczki i gdzieś tam, wiecie, nakładają. Ja tak nie do końca potrafię, więcej mi zostaje na pędzelku niż na tej kartce, więc ja wolę sobie po prostu wziąć klej introligatorski normalnie i
w tych miejscach mniej więcej, gdzie chcę, żeby te kamyczki były, ja sobie po prostu tym klejem smaruję. Dosyć grubą warstwę, nie przejmuję się, że ten klej jest w tej chwili widoczny, ponieważ on będzie przezroczysty, jak wyschnie. I w tych miejscach, o, gdzie chcę, żeby te kamyczki były, to po prostu sobie, o, tu troszeczkę przy tej linii bym chciała, żeby gdzieś się pojawiły. Tu gdzieś jeszcze by mogły być. Tu sobie po prostu tym klejem robię. Tak patrzę, czy jeszcze chyba starczy. No i teraz jak mam ten klej, to sypię sobie tymi kamyczkami. I one się po prostu przykleją w tym miejscu, gdzie ten klej jest. Muszę cały urlop wybrać w wakacje, a od połowy sierpnia już być w pracy, żeby szkołę ogarnąć. Remont na całego. Gruz, pył, a no tak. I teraz słuchajcie, sypię sobie tymi kamyczkami. Dość sporo. Teraz ta podstawka właśnie się przydaje, bo później te kamyczki latają wszędzie, a tak? Chociaż część spadnie na tą podstawkę. I powiem Wam, że sypię sobie tymi kamyczkami tak konkretnie, konkretnie, lepiej więcej niż mniej. Możecie sobie troszeczkę podociskać palcami, to w tym miejscu, gdzie ten klej jest, one fajnie chwycą. Zobaczcie, i tak jeszcze leci na bok. Ta tacka to by w ogóle się jeszcze większa przydała, tak jak patrzę. Ale już zawsze coś tam wyłapię na tą tackę. Fajne pudełko, to się cieszę. A to mi też ten patent nakładania kulek pędzelkiem nie wychodzi. No, no to właśnie ja proponuję tak. Na pewno zostaną te kuleczki w tym miejscu, gdzie ten klej jest. Reszta odpadnie, zaraz Wam to pokażę. Tu jeszcze sobie tylko zbiorę te, które już mi na biurko poleciały. Długo tego nie trzeba trzymać, bo te, co się mają do kleju chwycić, to się chwycą. Teraz sobie na tą tackę, o, biorę do góry nogami. Pukam tak, żeby, o, to, co nie trzeba, odpadło. I zobaczcie, w tym miejscu, gdzie klej był, kamyczki się ładnie chwyciły, zobaczcie, i spokojnie, tutaj gdzieś jeszcze jakieś olata, to sobie wyciągnę, i fajnie wyglądają. Oczywiście teraz jeszcze chwilę trzeba poczekać, żeby ten klej wysechł, bo on jeszcze jest mokry, jakbyście teraz to gdzieś dotykali, no to one jeszcze odpadną, ale one już się do kleju chwyciły, jak on wyschnie, to później już nic nie będzie odpadać. No i pudełeczko mamy gotowe, zobaczcie, kamyczki w środku. Tu jeszcze gdzieś jakieś luźne latają. Kamyczki w środku, kamyczki tu. Taki mamy efekt, jak sobie gdzieś zostawimy. Sypię sobie tylko z tego pudełeczka. To jest fajne, że tu odkręcacie z tej tacki i tu sobie sypujecie do słoiczka. Chociaż trochę jest się w stanie złapać. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś poleci gdzieś na bok, ale łatwiej niż z arkusza papieru, bo wtedy... Wiecie, takie kamyczki, no to lecą wszędzie, już nie wspomnę o mikrokulkach, które już w ogóle są nie do ogarnięcia. Super pudełeczko, no to się cieszę, cudo. Ewcia, nie widziałam Cię, że byłaś, cześć. Mi wychodzi tylko, że kulki są wszędzie. To ja mam tak z chlapaniami. No i zobaczcie, to jest pierwotna wersja, to jest dzisiejsza. Troszeczkę inaczej ułożone muszelki, ale ogólnie myślę, że jest to podobne, jest to coś w tym stylu, jaki miało być. Mam nadzieję, że taki pomysł na pudełeczko wakacyjne, na zdjęcia, czy na upominek wakacyjny, czy nawet na pamiątki wakacyjne, które sobie gdzieś tam przechowacie, się u Was sprawdzi. Jeżeli oczywiście zrobicie, to będzie mi bardzo miło, jak oznaczycie mnie gdzieś jako Formika Dekoracje bądź Lexi Design, żebyśmy mogli zobaczyć, jak tam fajnie te Wasze prace wyszły. Dobra, ślicznie ukleiłaś to pudełko. No myślę, że te kompozycje wakacyjne naprawdę, jeżeli macie papier, a tutaj właśnie polecam bardzo tą kolekcję, bo jest bardzo wdzięczna, takie beże połączone z niebieskim i czerwienią, świetne takie morskie klimaty, plus dużo elementów do wycinania, no to tak naprawdę tylko trochę dodatków takich właśnie tworzących klimat morski i zobaczcie, jakie fajne prace powstają. Teraz muszę zdjęcia sobie podrukować i pochować z wakacji do tych pudełeczek. Tu można sobie nazwę napisać, na przykład w tym roku byliśmy we Władysławowie, to karteczkę Władysławowo, poprzedni rok jakaś inna mieścina i datę i zdjęcia wkładać i myślę, że też fajny patent. Okej, kochani, nie będę przeciągać, godzinka się wmieściłam, więc się cieszę tak w sam raz.
Życzę Wam jeszcze twórczego i miłego wieczorku. Buziaczki dla Was i do następnego. Pa, pa!